świąteczny event już w Sonic Speed Simulator ukryty w pewnym miejscu. Czyli tak się moi drodzy, jestem Remi, słuchajcie, i to nie jest clickbait, słuchajcie, nic takiego autentycznie, słuchajcie, w Sonic Speed Simulator można już znaleźć świąteczny event, słuchajcie, przynajmniej jego część. W każdym razie pamiętajcie, aby koniecznie stawić łapę w górę, soba z dzwonkiem, koniecznie zobaczcie ten odcinek do końca, słuchajcie, bo naprawdę coś mega, mega odjazdowego, słuchajcie, pewna, słuchajcie, osoba odkryła w grze, więc naprawdę moi drodzy, pamiętajcie, aby koniecznie stawić łapę w górę, soba z dzwonkiem, słuchajcie, oglądać do końca i wpadnie, słuchajcie, na Discorda, Instagrama i grupę Veloki, słuchajcie, ale autentycznie moi drodzy, zaraz zobaczycie i naprawdę nie uwierzycie własnym oczom, słuchajcie, co takiego znajduje się w gierce, słuchajcie, w pewnym miejscu moi drodzy, jak dotrzemy do pewnego miejsca, słuchajcie, i przebugujemy się, to zobaczcie, słuchajcie, zaraz naprawdę coś kozackiego. W każdym razie moi drodzy, oglądajcie do końca, a my przechodzimy, słuchajcie, na początku, zanim wam to pokażę, słuchajcie, bo autentycznie będzie coś takiego, słuchajcie, to zobaczcie moi drodzy, tylko wasze mity, które napisaliście w komentarzu pod poprzednim filmem, więc moi drodzy, oglądajcie i przechodzimy, słuchajcie, do tego, co się tutaj dzieje. A więc moi drodzy, mamy pierwszy mit, który brzmi: przed Golden Tornado jest drugi portal do Green Hill Cyberspace. I autentycznie moi drodzy, też nie miałem pojęcia, czemu w ogóle coś takiego się stało, ale autentycznie zobaczcie, mamy tutaj zwykły cyberspace, a tutaj moi drodzy, za Golden faktycznie Tornado mamy moi drodzy, nie wiem czemu, drugi portal do Green Hill Cyberspace. Jakby czemu, jakby co, jak, gdzie, słuchajcie, nie wiem, naprawdę nie wiem czemu dali dwa portale, słuchajcie, do cyberspace'u. W każdym razie być może, słuchajcie, ten portal przeniesie nas gdzieś indziej moi drodzy, bo skoro tamten przenosi nas, słuchajcie, też do cyberspace'u, to po co by robili, słuchajcie, dwa portale na tym samym świecie, słuchajcie, coś tutaj jest nie tak moi drodzy. W każdym razie zobaczmy, gdzie on w ogóle nas zaprowadzi, czy moi drodzy pokaże nam ten portal cyberspace zwykły czy jakiś inny, słuchajcie. W każdym razie okej, moi drodzy, jesteśmy chyba w zwykłym cyberspace'ie. No ej, zobaczcie, bo pojawiliśmy się teraz, słuchajcie, tutaj jakby, i nie wiem, zobaczcie za bardzo, czemu są dwa portale do tego, słuchajcie, cyberspace'u. W każdym razie moi drodzy, zobaczcie, tutaj mamy cyberspace mapę i moi drodzy, tutaj zobaczcie, mamy kozackie niebo. W każdym razie moi drodzy, to był pierwszy mit, słuchajcie, który jest potwierdzony, i słuchajcie, zanim przejdziemy do, moi drodzy, właśnie tego świątecznego eventu, słuchajcie, to pokażę wam teraz kolejny mit, moi drodzy, który mi napisaliście. Patrzcie na to. Mam mit. Z tyłu, z lewego ekranu z Sonikiem jest napis Sage with Eggman. Okej, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo dziwne. Okej, moi drodzy, mamy tutaj dwa wyświetlacze, słuchajcie, z Sonikiem. Teraz, słuchajcie, musimy pójść do tego wyświetlacza po lewej. I teraz, moi drodzy, za nim jest napis Sage with Eggman. Zobaczcie, za tym, słuchajcie, ja nic tutaj takiego nie widzę. Zobaczcie, żeby był tutaj napis Sage with Eggman. Słuchajcie, może o ten chodziło, zobaczcie, bo tutaj, nie wiem, słuchajcie, tutaj też nic nie widzę. Ej, zobaczcie, moi drodzy, tutaj też nie widać, słuchajcie, z tyłu, moi drodzy, z tyłu telewizora z Sonikiem, czekajcie, z tyłu lewego ekranu z Sonikiem. No, moi drodzy, nic takiego nie widzę, moi drodzy, więc albo źle patrzę, słuchajcie, albo ten mit będzie na razie obalony. W każdym razie, słuchajcie, przejdźmy do kolejnego mitu. A więc, słuchajcie, mamy kolejny mit. Jak jesteś na spawnu, to za kołem jest napis I'm back. Okej, tylko no, za jakim kołem jakby? Okej, słuchajcie, jestem na spawn i za kołem jest napis I'm back, słuchajcie, za kołem, może za tym kołem, zobaczcie. Chyba komuś chodziło o portal, moi drodzy. Okej, tu jest portal, więc słuchajcie, za tym portalem jest niby napis I'm back. Zobaczcie, moi drodzy, nic takiego tutaj nie widzę, zobaczcie, żeby tutaj, słuchajcie, gdziekolwiek napis I'm back. Więc moi drodzy, no za bardzo niestety nie wiem, o co chodzi tutaj, słuchajcie, w tym micie. Nie wiem, słuchajcie, za jakim kołem, więc słuchajcie, bardzo bym prosił tą osobę o doprecyzowanie, słuchajcie, o jakie koło chodzi, chyba że za tym kołem, moi drodzy. Ale nic tutaj takiego, słuchajcie, nie widzę, więc napiszcie, słuchajcie, w komentarzu, o jakie, słuchajcie, dokładnie koło chodzi. A my teraz przechodzimy, słuchajcie, do świątecznego update'u. Autentycznie, moi drodzy, patrzcie na... Pójdziemy sobie do Emerald Hill, zobaczcie. O, tutaj do Emerald Hill, zobaczcie. Czyli musimy po prostu przejść do Emerald Hilla. I teraz, moi drodzy, jak wejdziemy sobie do Emerald Hill, to tutaj, moi drodzy, jest taki dosyć duży świat, zobaczcie. Ale tutaj, zobaczcie, w tle są takie pagórki. I moi drodzy, jak weźmiemy sobie samolot i moi drodzy, przelecimy za tymi pagórkami i tam daleko to, słuchajcie, coś zobaczycie. I teraz, moi drodzy, patrzcie, co YouTuber Dexter odnalazł właśnie tam. A więc, moi drodzy, jest to film Dextera, właśnie We Found the New Holiday Event Secret, słuchajcie, Dexter Place. I patrzcie teraz na to, moi drodzy, jak się w Emerald Hill poleci tutaj wysoko, wysoko, wysoko. Patrzcie na to, moi drodzy, tutaj wysoko w górę. Moi drodzy, zobaczcie, o tutaj, moi drodzy, gdzieś, za bardzo nie wiem gdzie, bo słuchajcie, ogólnie trzeba barierę tutaj jakby ominąć, słuchajcie, która jest tutaj. O, zobaczcie tutaj. I teraz, moi drodzy, patrzcie, co tam będzie. Zobaczcie to, moi drodzy, jak się poleci tutaj, to pokazuje nam się taka, zobaczcie, śnieżna wyspa, która, słuchajcie, ewidentnie wygląda jak, słuchajcie, świat w produkcji, moi drodzy. I teraz zobaczcie, że jak poleci się tutaj na tą, słuchajcie, śnieżną wyspę i teraz się, słuchajcie, tutaj wyląduje, to zobaczcie, moi drodzy, że tutaj właśnie, słuchajcie, na tej śnieżnej wyspie, moi drodzy, poza tym
tym, że już są pierwsze dróżki zrobione, to moi drodzy, mamy bardzo dziwne iglo. Patrzcie na to, moi drodzy, jest tutaj normalnie iglo, słuchajcie, które, moi drodzy, jest czymś, co prawdopodobnie będzie w nowym update'cie, moi drodzy, właśnie w świątecznym update'cie. I zobaczcie, moi drodzy, że to jest takie zwykłe iglo, zobaczcie, które ma jakieś takie czasami takie niebieskie skrawki lodu. I moi drodzy, w ogóle zobaczcie, że nie wiadomo w ogóle, co tu będzie. Ale słuchajcie, poza tym, że mamy iglo, to moi drodzy, jak pójdziemy sobie teraz na dezertową mapę, słuchajcie, na pustynną mapę, i z tej pustynnej mapy, słuchajcie, polecimy sobie też w górę i też, moi drodzy, ominiemy sobie barierę, słuchajcie, czyli granicę mapy, czyli trzeba, słuchajcie, bardzo, bardzo wysoko polecieć, to moi drodzy, też jak polecimy sobie w górę, zobaczcie, to dolecimy do takiego, moi drodzy, bardzo dziwnego świata. Patrzcie, o tutaj, patrzcie na to, moi drodzy, do świata, gdzie po prostu jest wszystko ze śniegu. I co najlepsze, moi drodzy, tutaj, poza tym, że jest iglo, mamy też, zobaczcie, jaskinie. Mamy, słuchajcie, lodową jaskinię, gdzie, słuchajcie, najpewniej będzie w ogóle, moi drodzy, właśnie jakiś event, słuchajcie. Być może tutaj będzie szukanie, słuchajcie, czegoś, albo, słuchajcie, walki z bossem. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie, że mam tutaj też kolejne iglo. I zobaczcie, moi drodzy, jak się wejdzie do tej jaskini. O, moi drodzy, mamy tutaj bardzo ciemne, takie dziwne korytarze, słuchajcie, które autentycznie coś dadzą, moi drodzy. I zobaczcie, moi drodzy, że tutaj prawdopodobnie będzie jakiś hide and seek, albo, słuchajcie, walka z bossem. No i, moi drodzy, pewnie mnie zapytacie, no dobra, Jeremi, ale co to będzie za postać, która, słuchajcie, tam będzie? Co to będzie najpewniej za postać, słuchajcie? W sensie, jaka postać tam może być, słuchajcie? Już wam pokazuję, co i jak, słuchajcie. Wrócimy sobie tylko i wyłącznie do Greenhilla. I teraz, moi drodzy, pokażę wam, jaka najprawdopodobniej postać, słuchajcie, dojdzie nam właśnie, słuchajcie, w update'cie, słuchajcie, ale nie wiadomo, jaka to będzie postać do końca. Ale zobaczcie, moi drodzy, na to. Pierwszą, moi drodzy, postacią, która najpewniej będzie, słuchajcie, to będzie Christmas Sonic. Czyli, moi drodzy, Sonic świąteczny z czapką Mikołaja, moi drodzy, który będzie miał, słuchajcie, najpewniej taką śnieżynkę, słuchajcie, czapkę Mikołaja. Albo, moi drodzy, zobaczcie, Christmas Classic Sonic, zobaczcie. W sensie taki klasyczny Sonic, słuchajcie, świąteczny, który, moi drodzy, no też najpewniej będzie, słuchajcie, coś takiego. Albo, moi drodzy, zobaczcie na to, że może też być ktoś taki jak Reindeer Knuckles, moi drodzy, czyli świąteczny Knuckles, czyli, słuchajcie, pomocnik Mikołaja, jakby taki, zobaczcie, czyli, moi drodzy, Reindeer Knuckles, słuchajcie, czyli właśnie taki jakby, taki, słuchajcie, jakby, jak się to zwierzę nazywało, bo, słuchajcie, zapomniałem, jak się to zwierzę nazywało, słuchajcie, moi drodzy, Renifer Knuckles, właśnie, słuchajcie, przepraszam, zapomniałem po polsku, słuchajcie, Renifer Knuckles, zobaczcie, który być może będzie wyglądał tak, słuchajcie, z kozacki, słuchajcie, że to jest render Nibrokroka, słuchajcie, to być może on. Albo, moi drodzy, jest też duża szansa, że, słuchajcie, będzie to nikt kto inny jak Elf Tails, słuchajcie, czyli po prostu Elf Tails, czyli, słuchajcie, no, Elf Tails, słuchajcie, który wygląda też kozacko i bardzo ciekawie, słuchajcie, zobaczcie, ma on czapkę elfa i, moi drodzy, jest to pomocnik świętego Mikołaja, słuchajcie, czyli elf. I to, moi drodzy, najpewniej będziemy mieli właśnie, słuchajcie, w tym zimowym świątecznym update'cie, słuchajcie, który właśnie widzieliście, moi drodzy, przed chwileczką, czyli, moi drodzy, iglo, jaskinie i być może, słuchajcie, właśnie te skiny, które wam pokazałem, słuchajcie, ale wszystko się jeszcze okaże, więc pamiętajcie, aby koniec wyszła łapę w górę, suba, dzwonkiem. No i, moi drodzy, oglądajcie, kończę, słuchajcie, nadchodzące filmy, bo autentycznie, słuchajcie, coś się szykuje, więc elo, papa, siema i cześć!